Jesteś mężczyzną? Lubisz oskarżać kobiety o swoją niepełnosprawność emocjonalną? Czy projektujesz problemy z własnym ciałem i seksualnością na różne mniejszości? Desperacko próbujesz przystosować się do arbitralnych wzorców męskości nieprzystających do współczesnego świata? Czy próbujesz rozładować te frustracje pisząc polską fantastykę? Nie martw się, jest alternatywa. Idź na terapię. Naucz się akceptować siebie. Skutecznie wyrażać emocje i brać odpowiedzialność za własne czyny. Terapia. Przestań obwiniać innych za swoje problemy. Teraz w specjalnym pakiecie dla polskich twórców fantastyki. Hej, witam w kolejnym odcinku Dziadów Polskiej Fantastyki. W dzisiejszej edycji zapoznamy się bliżej z panem Jackiem Piekaru. Jest to autor wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych, więc prawdopodobnie coś już o nim słyszeliście. Ale sprawdźmy, co nasz bohater ma do powiedzenia sam o sobie. Znak Zodiaku? Łączę upór byka z mądrością węża. Ulubione zajęcie? Zbyt nieprzyzwoite, żebym o nim pisał. Czego już nigdy nie uda mi się osiągnąć? Przeprowadzić wywiadu z Hitlerem? To chyba akurat dobrze. Czego nienawidzę? komunistów, socjaldemokratów oraz wszelkiego innego robactwa co uwielbiam uroki życia i kobiety to by było śmieszne nawet jako opis na twitterze a ktoś nie wstydził się tego puścić drukiem wow piekara napisał na przykład coś takiego pod tytułem świat jest pełen chętnych suk ale omawianie tego to zbyt nisko zawieszona poprzeczka umówmy się jeżeli ktoś zdecydował się kupić coś z takim tytułem i taką okładką to mniej więcej może się spodziewać tego, co jest w środku, i trochę sam jest sobie winien. Ja wolę się zająć obrzydliwościami, które pan Jacek wciska młodym ludziom pod przykrywką rozrywkowej fantastyki. Najbardziej znane książki piekary to test tak zwanego cyklu inkwizytorskiego. Ten cykl dzieje się w takiej alternatywnej wersji średniowiecznej Europy, w której chrześcijanie wierzą, że Jezus zamiast umrzeć, w ostatniej chwili zszedł z krzyża i z wielkim mieczem. Zmasakrował wszystkich swoich wrogów. Edgy. Główny bohater to Mordimer Maderin, inkwizytor świętego oficjum, który oficjalnie ma się zajmować paleniem heretyków na stosie. Ale tak naprawdę głównie rozwiązuje za pieniądze jakieś drobne sprawy kryminalne. Tak jak Wiedźmin, który w założeniu miał ubijać potwory, ale często był wynajmowany do dealowania z czysto ludzkimi konfliktami, tak nasz inkwizytor ma tropić herezję i czary. Ale często jest wynajmowany do dilowania z czysto ludzkimi konfliktami. Często przy tym wpada w różne tarapaty, ale zawsze kiedy sytuacja wydaje się już absolutnie bez wyjścia, nagle pojawia się jego potężny anioł stróż z wielkim mieczem i płonącymi skrzydłami, i jednym ciosem rozwala wszystkich przeciwników. Chrześcijaństwo jest tutaj w ogóle jakimś rodzajem supermocy. Mordimer, jak się modli, to nagle widzi przez ściany, wyczuwa aury i w ogóle dzieją się rzeczy niestworzone. Zanim przejdę dalej, jak zwykle ostrzegam, że będę opisywać zawarte w książce bardzo obrzydliwe sceny przemocy, w tym seksualnej. Mordimer jest typem absolutnie odrzucającym. Wydaje się, jakbyśmy mieli na tle innych postaci uważać go za szemrany, ale jednak pozytywny charakter, bo przynajmniej czasem ma. Jakieś skrupuły dotyczące torturowania i mordowania innych ludzi, ale tylko czasem i tylko trochę. Zazwyczaj nie ma żadnych oporów przed mordowaniem, katowaniem i gwałceniem. Rozumiem zamysł, który stoi zapisaniem ludzi i światów w taki sposób. Targetem tych książek byli młodzi chłopcy. Im ten paraśredniowieczny brutalizm pewnie wydawał się czymś błyskotliwym i odświeżającym. Już pod poprzednim filmem znaleźli się w komentarzach tacy, którzy bronili AHA i pisząc, że to świat wzorowany na starożytności i średniowieczu, a wtedy wszystko było okropne i pełne przemocy, szczególnie wobec kobiet. Po pierwsze, to nie do końca prawda. Nie w takiej formie i nie w takim stopniu, jak o tym fantazjują polscy fantaści. Po drugie, to jest jednak fantastyka, jakaś forma eskapizmu. Komu się chce czytać książki, w których absolutnie wszyscy są okropni, a świat jest podły, brzydki, obleśny i beznadziejny, a wszyscy bohaterowie, łącznie z tym głównym, to jakieś podłe zwyrole. Weźmy na przykład pieśń Lodu i Ognia Martina, tam też jest mnóstwo okrucieństwa i przemocy. Wszystkie postaci mają wiele wad, ale jednak do wielu z nich czujemy sympatię, kibicujemy im, a świat przedstawiony potrafi być piękny i fascynujący. W cyklu inkwizytorskim, czytając, czuję się jakbym ciągle taplała się w gnoju. Nawet sama książka wygląda jak wyciągnięta z kałuży. Zobaczcie, każda strona jest wydrukowana, tak jakby była pochlapana czymś brązowym, fuj. Nie będę wam tym razem streszczać po kolei fabuły, bo to wszystko są zbiory krótkich opowiadań. Każde z nich to taka paranormalna zagadka kryminalna, przy czym wszystkie są koszmarnie nudne. W Achai przynajmniej działy się rzeczy. Strasznie głupie rzeczy, to prawda, ale przynajmniej rzeczy. A tutaj... Ktoś przychodzi do Mordimera z jakąś nadprzyrodzoną sprawą, on nie wierzy, ale bierze kasę i idzie ją zbadać, tworzy jakąś inną teorię, ale na koniec okazuje się, że dzieje się to, co wszyscy zakładali, że się dzieje. Koniec. Na przykład do Mordimera przychodzi kobieta, która twierdzi, że synek jej siostry ma stygmaty i lokalny ksiądz zarabia na pokazywaniu ich wiernym. Inkwizytor nie wierzy, że są prawdziwe, ale udawanie stygmatów to i tak herezja, więc idzie to zbadać. Okazuje się, że chłopiec faktycznie ma stygmaty. Koniec. Albo w jakiejś wiosce zaczynają znikać ludzie, i mieszkańcy podejrzewają, że to sprawka nowego barona, który według nich jest wampirem. Mordimer mówi im, że wampiry nie istnieją, ale idzie zbadać sprawę. Baron mówi mu, że to jego syn jest wampirem. Inkwizytor nadal nie wierzy, ale idzie do jaskini, gdzie ten syn przygotowuje jakiś mroczny rytuał. Tak jak zakładał Mordimer, syn barona tylko sobie to wkręcił, że jest wampirem, więc go zabija. A na koniec, w szalonym twiście okazuje się, że to baron jest prawdziwym wampirem. Koniec. Albo pewien proboszcz podejrzewa, że jego zmarły znajomy był członkiem mrocznego kręgu, który czci jakiegoś demona. Córka tego znajomego i bratanica proboszcza były przyjaciółkami, ale pokłóciły się, bo jedna nie lubiła narzeczonego drugiej, czy coś. Mordimer przez to podejrzewa, że te pomówienia to po prostu próba zemsty. Ale robi śledztwo i okazuje się, że faktycznie ten typ i jego córka potajemnie czcili demona. Koniec. W większości tych opowiadań Mordimer ma dwa podstawowe problemy. Jednym z nich są kobiety, a drugim geje. Na przykład w tej książce, wbrew pozorom, bardzo krótkiej, bo to są dwa opowiadanka, które napompowali jakimś cudem do 370 stron, aż trzy razy tutaj ktoś pyta Mordimera, czy na pewno nie woli chłopców? Bez żadnego związku z fabułą, tylko po to, żeby mógł intensywnie zaprzeczyć. Gdyby napisał to ktokolwiek poza piekarą, byłabym przekonana, że to ma być taki zabieg, przez który autor sugeruje nam, że główny bohater jest po prostu głęboko w szafie. Ten motyw przewija się zresztą przez wszystkie z czterech zbiorów opowiadań, przez które zdołałam przebrnąć. Często tworzy przy tym przebojowe kombo seksizmu i homofobii, sugerując, że jakaś kobieta jest tak brzydka. Że główny bohater już wolałby przespać się z jakimś ładnym chłopcem, niż z nią. Swoją drogą, zawsze z młodym chłopcem, nigdy z mężczyzną. Wątki homoerotyczne i pedofilskie są tu właściwie traktowane wymiennie, i piekarze ewidentnie się mylą z jakiegoś tajemniczego powodu. Ciekawy jest na przykład taki fragment. Możesz sobie nazywać to zwyrodnienie jak chcesz, Maksymilianie, i opisywać je za pomocą aluzji, metafor lub nawet poetyckich strof. A i tak cała rzecz sprowadza się do tego, że jeden mężczyzna wierci swym kutasem w dupie drugiego. O co chodzi z tą analną obsesją u homofobów? Jacek, kurde, nie wiem czy słyszałeś, ale pary hetero też uprawiają seks analny. Poza tym każdy akt seksualny da się opisać w taki obrzydliwy sposób. Seks to generalnie grzebanie sobie jednymi organami w innych organach. Czasami mam wrażenie, że ta fiksacja na punkcie tego, co geje robią ze sobą w łóżku, nie wynika z niechęci do inności, a po prostu z głęboko zakorzenionej nienawiści niektórych mężczyzn do własnego ciała. Zobaczysz, Mordimerze, że jeszcze nadejdą czasy, w których miłośnicy męskich kształtów nie tylko domagać się będą tolerancji dla swych poczynań, ale wręcz głośno i radośnie manifestowanej akceptacji. A tych, którzy akceptacji nie zechcą wyrażać lub wyrażać ją będą za cicho czy za mało wesoło, postawią pod pręgierzem. Bowiem pamiętaj, nie ma ludzi bardziej odrażających niż fanatycy tolerancji. Zwykle tak jest, że właśnie popełnili wyjątkową podłość i szukają za nią rozgrzeszenia, wybaczenia, może nawet pochwały, albo podłość taką zamierzają popełnić w przyszłości. Na szczęście, Bóg łaskaw, ani ja, ani ty, podobnego upadku obyczajów nie dożyjemy. A widzicie, widzicie, co on tu tak sprytnie zrobił, bo my dożyliśmy takich czasów. Teraz, jak ktoś skrytykuje potężne gejowskie lobby, to od razu staje pod pręgierzem. A nie, czekaj, nie pod pręgierzem, tylko na Twitterze z 30 tysiącami followersów, w redakcjach czasopism i w dużych wydawnictwach. Hmm, dziwne. Ci wszyscy pisarze wyklęci tak bardzo chcieliby być dyskryminowani i działać z podziemia, i wydają się w ogóle nie zauważać, że żyją w Polsce, jednym z najbardziej konserwatywnych państw w Europie. Chłopaki, wbrew waszym fantazjom nikt was nie prześladuje. To, że wyśmieje was grupa K-poperek na Twitterze, to jeszcze nie jest cenzura. Nikt was nie stawia pod pręgierzem. Wasze prowokujące wypowiedzi to tak naprawdę nudne bonmoty, które powtarza jakiś podpity wujaszek w każdym polskim domu. Halo? Homolobby? Proszę mnie przestać prześladować. Jacek, ale to ty dzwonisz. Bardzo łatwo zidentyfikować fragmenty, w których pod przykrywką dialogów między postaciami, Piekara wciska nam jakieś swoje refleksje na temat współczesności. Zawsze wtedy dodaje takie narracyjne mrugnięcie oczkiem do czytelnika, kiedy opisuje jakąś sytuację, do której ma krytyczny stosunek, a potem jakaś postać zapewnia nas, że na szczęście nigdy takich czasów nie doczekamy. Z taką sugestią, że wiecie, haha, doczekaliśmy się. W jednej z książek na przykład Jacek właśnie wyraźnie wrócił z jakiejś przychodni i wylewa swoje żale na niekompetencje lekarzy. Tylko nieuki i profani chcą mieć prawo, by nas, biegłych medyków, móc oskarżać o niedostatki w sztuce. Operacja może się udać albo nie, a pospólstwu nie wolno oceniać, co mogłoby być, gdyby. Uwierzcie mi, że nawet za setki lat nic się nie zmieni. Bo to lekarz jest panem życia i śmierci i wara komukolwiek od jego sądzenia. Mierziły mnie jego przekonania. Bowiem w stosunku do lekarzy należy stosować wymiennie BAT oraz więcej BATA. Tylko wtedy można ich skłonić do stawiania właściwych diagnoz i przeprowadzania uważnych operacji. Ale największy problem ma oczywiście z kobietami. Wszystkie kobiety w książkach piekary to właściwie tylko rekwizyty i można podzielić je na trzy kategorie: olśniewające piękności, które zwykle padają ofiarą brutalnych morderstw lub tortur, ewentualnie okazują się zdradzieckimi sukami, prostytutki i obrzydliwe, odrażające babska. Każda z nich oczywiście opisywana jest przez pryzmat tego, czy główny bohater chciałby się z nią przespać, czy nie. Jeśli nie, zazwyczaj jej opis będzie brzmiał jakoś tak wypinała w naszą stronę wymięte pośladki i ciastowate białe uda. Miała podpuchnięte oczy, skołtunione włosy i wyraźne ślady po ugryzieniach na obwisłych piersiach. Bez żenady podrapała się najpierw po sflaczałym brzuchu, a potem między udami. Nigdy nie czułem sodomicznych zapędów, lecz przysięgam, że gdyby mnie już ostatecznie przycisnęła żądza, wolałbym spędzić upojne chwile ze schludnym młodzieńcem, zamiast z tym potworem sprawiającym wrażenie, jakby niewprawna dłoń ulepiła go z rozłażącego się ciasta. Naszczam na ciebie, zaryczała w końcu, a ja zastanawiałem się, czy to groźba, czy raczej obietnica nagrody. O, widzę, że ktoś tu spędził na konwentach za dużo czasu z panem Ziemiańskim? Jeżeli człowiek chce splunąć, korzysta ze spluwaczki. Jeżeli chce dać upust chuci, korzysta z dziw. Gdyby była uroczą młodą kobietą, być może zaproponowałbym jej kieliszek wina. Ale ponieważ wyglądała, jak wyglądała, więc nawet nie chciało mi się wstać z łóż. nagle ktoś rozjazgotał się za jego plecami i zobaczyliśmy wielką kobietę o tłustej czerwonej twarzy i skołtunionych włosach. To właśnie ta kobieta tak potwornie wrzeszczała, prosząc wszystkie piekielne i boskie siły, by zabrały od niej pijacką zakałę nazywaną ślubnym małżonkiem. Zbuta ją, zbuta! Ożywił się na chwilę Ritter. Nie była w moim typie, gdyż z wyglądu za bardzo przypominała figlarnego prosiaka. Jak Boga kocham, wolałbym już skludnego chłopca od niej. Riterem wstrząsnął dreszcz obrzydzenia. Zapewne na samą myśl, że miałby zabawiać się z tym tłustym, brudnym potworem. To jest przekomiczne. Piekara chyba w ogóle tego nie widzi. Wszystkie postaci kobiece w tych opowiadaniach główny bohater uważa albo za obrzydliwe. Albo podłe i głupie. I bardzo często podkreśla, że już wolałby ładnego chłopca od nich. Mordimer. Mordziu. Oprócz teorii o tym, że Mordimer siedzi po prostu głęboko w szafie i jest mu tam bardzo niewygodnie, mam też taką, że nasz bohater to po prostu prototyp incela. A raczej kogoś, kim typowy incel chciałby być, bo wszystkie kobiety do niego akurat bardzo lgną. Aż za bardzo, ale on się żadnej nie daje uwieść. Ponieważ, jeżeli jakaś kobieta nie jest dla niego obrzydliwa, to zwykle jest podła albo głupia. Z pewnością nie jest też w pełni człowiekiem. Za to czasem jest na przykład instrumentem. Dzięki niemu nauczyłem się, że kobiety są wrażliwymi i delikatnymi instrumentami. A dzięki prześlicznej Katrinie zostałem wirtuozem potrafiącym wygrać na tych instrumentach nawet najbardziej wyrafinowaną melodię. Wiedziałem już, że w przyszłości będę często koncertował, stosując różne techniki i próbując wielu instrumentów, gdyż byłem przecież artystą wszechstronnym i ciekawym świata. Pomimo tej deklaracji Mordimera, że będzie odtąd na kobietach przygrywał jak na cymbałkach, już kilka opowiadań dalej wciąż uważa je za wstrętne i niebezpieczne istoty. Tutaj, na przykład, porównując je do spotkanego demona. Wężyca znana była z tego, że zamiast krzywdzić, wolała rozpalać zmysły, a zamiast budzić strach, wolała budzić miłość, pożądanie oraz uwielbienie. Ośmielam się sądzić, że być może była lepsza od niej jednej kobiety. Wiesz, jak jest, Mortimer. Babskie szaleństwa, zazdrości, knowania, intrygi, takie tam niedorżnięcie, krótko mówiąc. Oprócz tego, że kobiety z niedorżnięcia są okrutne, bo wolą krzywdzić, niż rozpalać męskie zmysły, są też oczywiście bezdennie głupie. No tak, znowu nerwowo ruszyła ramionami. Głupia jestem. Miała świętą rację. Była głupia. No i te głupie, podłe baby tak się uczepiły biednego Mordimera, że nie tylko ciągle mu każą grać na sobie jak na cymbałkach, to jeszcze bezczelne próbują go uwikłać w monogamie. Kiedy jedna natarczywie pyta go, dlaczego nie weźmie jej ze sobą w dalszą podróż, odpowiada tak. Westchnąłem. Być może by nie słyszeć podobnych pytań, pretensji, doniesień o codziennych kłopotach. Mordimer, czekałam cały wieczór, a ty gdzie się bawiłeś? Mordimer, znowu jesteś pijany i śmierdzi od ciebie jak z rynsztoka. Mordimer, spójrz dobrze mi w tej sukni. Mordimer, dlaczego nigdzie nie chodzimy? Nie mogę cały czas siedzieć i się nudzić. Mordimer, jak długo można mieszkać w gospodzie? Czy nie moglibyśmy mieć domu? Mordimer, wiesz, że będzie nas więcej? Tak, tak, połóż mi dłoń na brzuchu, czujesz? Mordimer, nie sądzisz, że powinieneś zająć się swoją kobietą, a nie ciągle gdzieś znikać? I tak by właśnie było, moi mili. Komu to potrzebne? I z tej całej skumulowanej nienawiści Mordimer lubi sobie kobiety w ramach zemsty poupokarzać. Jest na przykład wątek pewnej pięknej Bartki, która jakoś mu podpadła, chociaż w sumie nie wiem, nie wiem do końca jak. A poznali się na egzekucji jakiegoś mordercy, który miał być powieszony, ale w trakcie wieszania pękła lina, co wzbudziło poruszenie wśród widowni, bo to zwykle traktowano jako znak od Boga, że skazany jest niewinny. Rodziny ofiar mordercy nie chcieli się jednak z tym pogodzić i praktycznie a w mieście zaczęły wybuchać zamieszki, ale ta Bartka Rita krzyknęła, że widziała jak diabelska strzała przecięła tę linę. Wszyscy zaczęli się zgadzać, że też widzieli jakieś szatańskie moce, więc typa powiesili. I dzięki temu w mieście zapanował pokój. Poza tym, że potem jakaś czarownica mściła się za tego gościa, którego powiesili, nieważne. Nic z tego w zasadzie nie dotyczy bezpośrednio Inkwizytora, ale z jakiegoś powodu uznał, że nie może powstrzymać się od jak to ujął drobnej złośliwości względem Rity. Więc uknął taką intrygę, że zaprosił Ritę do siebie na seks. I wyglądało to tak. W końcu rozdarłem jej suknię. Faktycznie nie dziwiłem się teraz, że wypycha stanik, gdyż jej piersi składały się jedynie z różowych, nabrzmiałych sutków. Kochanie, powiedziałem wstając, przykro mi, ale nie mogę. Co takiego? Jak nie możesz? Mordimer, przecież ja czuję, że bardzo, ale to bardzo możesz. Twoje piersi, mała. Masz rację, że wypychasz gorset, bo mężczyźni lubią obfite kształty. A kiedy jestem z tobą nagą, to czuję się, jakbym obmacywał młodego chłopca i żygać mi się chce na samą myśl. A potem się okazało, że schowany za kotarał siedział inny Bart, który miał to wszystko zobaczyć i opisać w złośliwej balladzie tak, żeby wszyscy potem nazywali ją Ritą Podłocycką. I przede wszystkim, Jacek, to już jest jakaś obsesja z tymi młodymi chłopcami. To naprawdę zabawne, że nie widziałeś tego pisząc. Zwłaszcza, że Mordimer zdaje się desperacko podkreślać, jak bardzo lubi duże cycki. Bo jest takim męskim facetem i jak widzi parę dorodnych melonów, to... Oh. Dziewczyna miała obfity biust i mocno wydekoltowaną sukienkę. Bardzo dobrze, bo wasz uniżony sługa zawsze uważał, że każdy człowiek powinien chlubić się tym, co ma najlepszego. Zdążyła osłonić piersi, bo koszula pękła z trzaskiem pod wpływem szarpnięcia. Twarz miała całą w błocie, ale nie trudno było zauważyć, że to była ładna, młoda twarz. I ładne, młode piersi. Zwaliłem się na materac i położyłem dłoń na jej piersi. Enia była bardzo szczupła i niewysoka, ale piersi miała całkiem spore. Dobrze, bo nie ma jak. Duży cyc. Oprócz upokarzania zdarza się też Mordimerowi kobiety bić i torturować. Czasami dlatego, że zgrzeszyły przeciwko świętemu oficjum. Czasami nawet jeśli wie, że tak naprawdę są niewinne. Jeżeli nachodzą go w związku z tym jakieś wątpliwości, to tylko dlatego, że marnują się ich zasoby. Cóż, wypadało pogodzić się z myślą, że Elii nie będzie już wśród nas. Szkoda. Jak zawsze, kiedy ze świata znika kawałek piękna. Dziewczyna, o której mówi, jest właśnie tuż po okrutnych torturach. Ma rozkwaszony nos, podbite oczy i wybite zęby. Pomimo tego, kiedy zakazał ją dalej torturować, po kilku dniach, jadąc na stos, wyglądała już pięknie jak dawniej. Wstawili jej te zęby z powrotem, jak rozumiem? W celi loretty śmierdziało jak diabli. Cóż, nawet piękne kobiety muszą gdzieś załatwiać naturalne potrzeby. Nawet kobiety? Nawet piękne kobiety? Srają? No nie wiem, Jacek, coś ci się musiało pomylić. Mordimer nie ma też oporów przed tym, żeby te kobiety, które na zmianę ratuje i skazuje na śmierć, wykorzystywać i gwałcić. Jaki interes miałem w tym, by ratować nic niewarte życie dopiero co poznanej wieśniaczki? Przyznam też, szczerze, z pokorą i niejakim zakłopotaniem, iż bardzo byłem ciekaw pełnych i kształtnych piersi Elisy. Miałem wrażenie, że całkiem przyjemnie będzie je zobaczyć falujące nad sobą i poczuć je w dłoniach. Zwłaszcza, że kobiety, wdzięczne wybawcy, odnajdują w sobie niewiarygodnie wielkie pokłady namiętności. Wleciłem ją za ramię i przekręciłem z powrotem w swoją stronę. Stawiała opór, a potem ugryzła mnie w rękę. Roześmiała się. Tym razem szarpnąłem mocniej. Wyrwałem dłoń z jej ust i unieruchomiłem jej ramiona. Mamy jeszcze trochę czasu, powiedziałem. Nie, warknęła. Nie chcę. I to jest właśnie podniecające, powiedziałem, zbliżając usta do jej ust. Kiedy skończyliśmy, leżała na wznak z zaczerwienioną twarzą i piersiami. Pod lewym sutkiem puchła jej skóra i widać już było siny ślad po ugryzieniu. Dyszała ciężko, a kropelki potu błyszczały na jej skórze. Mortimer szepnęła. Co ja bez ciebie zrobię? Jeżeli sam akurat nie gwałci, zdarza mu się zlecać gwałty swoim obleśnym przydupasom. Pamiętacie tę dziewczynę, która próbowała go namówić, żeby byli parą? Bardzo, bardzo mu tym najwyraźniej podpadła. A w zasadzie wiesz co? Powiedziałem nagle. Weź ją sobie jak chcesz. Dziękuję, Mortimer, dodał po chwili. Aha, kostuch. Odwróciłem się jeszcze. Tylko nie zapomnij później mojego płaszcza. Jasne, odmruknął znowu wpatrzony w Lorette. Szybkim krokiem poszedł w stronę obozowiska. Kiedy byłem mniej więcej w połowie drogi, usłyszałem przeraźliwy, kobiecy krzyk. Koło południa dogonił nas kostuch, zziajany i zadowolony. Pamiętałem o płaszczu, powiedział, podjeżdżając do mnie i wręczył mi zwinięty materiał. Dzięki, odparłem, a on uśmiechnął się szeroko i ruszył w stronę bliźniaków. Rozwinąłem płaszcz i zobaczyłem smugę krwi. Nie miałem sobie nic do zarzucenia. Ostrzegałem ją, że nie pasujemy do siebie. Mówiłem, aby z nami nie jechała, namawiałem, by powróciła do domu. Ale Loretta dokonała wyboru i musi za ten wybór zapłacić. Mogę, Mordimer? zapytał pokornie. Możesz kostuch, ale ona ma przeżyć, odparłem. Był jak wdzięczny psiak, kiedy porywał ją i bezwolną z rozpaczoną i oniemiałą prowadził na górę do komnat. Potem słyszeliśmy przez dłuższy czas jej krzyk, ale później ten krzyk umilkł. Kiedy inkwizytorzy ją zabierali, miała zakrwawione uda, porwaną suknię i pustkę w oczach. Pewnie możecie się domyślić, że te wszystkie gwałty nasz główny bohater świetnie nam usprawiedliwia. Część kobiet po prostu sobie na nie zasługuje, a dla innych to właściwie nic wielkiego. To, że mur grabia ją o dymie, to jasne, ale on ją, prawda, oddaje byle służącemu, kuchcikowi, stajennemu, pomocnikowi ogrodnika, wszystkim jak popadnie. Może jej się niby spodobały te zabawy? Kto wie, odparłem, gdyż z doświadczenia wiedziałem, że takie umysły jak mój gubiły się w labiryntach kobiecych uczuć i pragnień, a żądzę i ból dzieli nadzwyczaj wąska granica. Brygida Lojco została porwana przez barona Tanhausera. Jej ojciec nawet zdołał przekonać miejscowego biskupa, by pomógł córce. Ale dziewczyna wolała zostać na zamku i zeznała, że chwali sobie gościnę barona. Potem okazało się, że Tanhauser groził, że zabije jej młodszą siostrę, jeśli brygida od niego odejdzie. Rzecz się wyjaśniła, dziewczynę uwolniono, a i tak wylądowała w końcu w dobrym burdelu. I to z własnej nieprzymuszonej woli. Zasmakowała w tym. Jeśli chodzi o dziewczynę, którą tak zajadle ujeżdżał pierwszy, nie było mi jej szczególnie żal. Miała przecież już 15 lat i w swoim życiu pewnie jeszcze obsłuży niejednego mężczyznę. Nie stała jej się żadna krzywda, poza podartą sukienką i siniakiem na wątłej piersi. Ci koledzy to towarzysze podróży Inkwizytora i stanowią coś w rodzaju jego komik relifów. W każdym razie niestety jako postaci drugoplanowe pojawiają się bardzo, bardzo często, a każdy wątek z nimi jest wyjątkowo obleśny. Wiedziałem na co ma ochotę, ale nie zamierzałem pozwolić mu na żadne amory. Domownikom barona na pewno nie spodobałoby się podobne traktowanie zwłok, nawet jeśli były to tylko zwłoki służącej. A pierwszy ma dziwny sentyment do martwych kobiet. Czasami pozwalałem mu na odprężającą chwilę igraszek, bo przecież nikomu nie mógł w ten sposób zaszkodzić, ale teraz nie miałem takiego zamiaru. Ale lalka, powiedział, przeciągając dłonią po jej piersiach, mogę, Prawda Mordimer? Skinąłem głową, bo jej i tak nic już nie mogło zaszkodzić, a bliźniak lubił podobne zabawy. Wpadła w nasz krąg, przewróciła bukłak z winem i wylądowała w objęciach Kostucha. Ale kiedy uniosła głowę, zobaczyła twarz mego towarzysza i zdała sobie sprawę, iż być może wpadła z deszczu pod rynne. Szarpnęła się w tył, ale Kostuch przytrzymał ją mocno w pasie. A dokąd to truskaweczko? Jego ręka już błądziła w okolicy piersi dziewczyny. A miała wokół czego błądzić, bo piersi te prezentowały się pierwszorzędnie. Obróciłem ją do siebie i strzeliłem w policzek otwartą dłonią. Raz, drugi, mocno. Zaskowyczała, a potem umilkła i wtuliła się we mnie całym ciałem. Pomożemy ci, jeśli tylko będziemy mogli. O tak, pomożemy. Drugi wykonał charakterystyczny ruch biodrami. Jesteście księdzem, panie? Odezwała się, nosząc głowę, a pierwszy parsknął śmieszkiem. Ta, I ochrzcicie, prawda, swoją kropielnicą córeczko. We wszystkich opowiadaniach, które czytałam, występują tylko dwie postaci kobiece, z którymi główny bohater ma jakąś powiedzmy, bliską relację. Obie to prostytutki, z którymi spędza upojne noce. Oczywiście przez całej sympatii do nich musi przynajmniej kilka razy wspomnieć o tym, że mimo wszystko są trochę obrzydliwe ze względu na swój zawód. Wyglądała tak uroczy i niewinnie, że aż wierzyć się nie chciało, iż jest tylko heską dziwką. A jej uda wyślizgane już zostały przez dziesiątki, a zapewne nawet setki mężczyzn. Cóż, pewnie za kilka lat straci nawet pozorną słodycz i niewinność. Szkoda, jak zawsze, kiedy ze świata znika trochę piękna. Co to w ogóle znaczy wyślizgane uda? Czy Mordimer myśli, że od tarcia uda powoli znikają, jak mydło? Albo że się rysują, jak karoseria? Czy w takim razie on też nie powinien już mieć całkiem wyślizganych ud? I, i w jaki sposób od seksu kobiety stają się brzydkie? Jak ci tak bardzo zależy na tym ich utraconym pięknie, to może przestań sypieć z kobietami. Jego dziwne przekonanie, że seks, który. Podobno tak lubi, dla kobiet jest czymś mrocznym i upokarzającym, przewija się też w wielu innych fragmentach. Owszem, znałem podobne sprawy i wiedziałem, że co najmniej kilka kultów wymagało uczestnictwa kapłanek prostytutek w mrocznych obrzędach. Gdyż im bardziej kobieta została splugawiona, tym łatwiej było jej nawiązać kontakt z demonami. Jedna z tych dwóch prostytutek, Enia, tak naprawdę okazuje się tajną agentką jakiejś super elitarnej jednostki Inkwizycji. I na końcu ich wszystkich zdradza, bo jak wiemy, kobiety są podłe i okrutne. Ale wcześniej, kiedy Enia udaje jego prywatną nałożnicę, wszystko pięknie się między nimi układa i tworzą na chwilę taki uroczy związek. Klepnąłem ją w tyłek, żeby się obudziła. Mordimer powiedziała przeciągając się, a jej pełne piersi zakołysały się kusząco. Gdzieś ty był tyle czasu? Interesy, wyjaśniłem. A teraz przestań gadać i bierz się do roboty. Pokazałem jej leżący na podłodze brudny stos ubrań. No i tak to wygląda, przebrnąłem przez cztery takie zbiory i naprawdę mam dość. Nie mam pojęcia dlaczego ktoś miałby śledzić losy tych kilku obrzydliwych typów w tym obrzydliwym świecie, w którym na dodatek nie dzieje się nic ciekawego leją się wszędzie tylko hektolitry krwi i spermy. Być może ktoś zacznie zaraz bronić piekary, że specjalnie stworzył ten świat i tego bohatera takimi okrutnymi, żeby pokazać nam jakieś mroczne zakamarki ludzkiej duszy i skrytykować moralność chrześcijańską, czy coś w tym stylu. Ale po pierwsze, po co w takim razie tym obleśnym typom, których opisuje, wciska w dialogi swoje własne poglądy, jak ten, że kobiety, które mu się nie podobają, nie zasługują na podstawowe prawa człowieka? albo że społeczność LGBT to jakieś potężne lobby, które chce przejąć kontrolę nad światem. A po drugie, czy jego czytelnicy wiedzą, że to jest jakaś krytyka? Bo dobrze pamiętam z gimnazjum kilku chłopaków, dla których Mordimer był zajebistą postacią i wzorem do naśladowania. W każdym razie, jak lubicie się taplać w czymś takim, to każdemu jego porno, ale ja nie polecam. Czuję, że muszę po tym wszystkim wziąć prysznic, więc ja już kończę. Ale zostawiam was z małą animowanką, bo ostatnio spodobały wam się moje ilustracje do fabuły Ahai. Wybrałam taki fragment z opowiadań piekary, w którym jest samo czyli nieintencjonalny homoerotyzm i macho fantazje o wielkich, mrocznych aniołach. Enjoy! Haustofer obrócony twarzą do skały wył, jakby wraz z tym wyciem miał wypluć cały ból. Sodomia, rzekł znów anioł wielkim głosem. I wtedy zobaczyłem, że leżący na ziemi skalny odłamek zaczyna migotać, rozpływać się w powietrzu i formować w kształt gigantycznego, gdyż wielkości męskiego ramienia, fallusa. Wreszcie, kiedy uformował się już do końca, pomknął z ogromną prędkością i wbił się wprost między nogi Stoffera. Mogłem zamknąć oczy, ale żałowałem, że nie mogę zamknąć uszu. I kto jest teraz skrzydlatym sodomicznym wypiertkiem? zapytał mój anioł z głęboką satysfakcją w głosie, a jego oczy rozjarzyły się słońcem. Koniec.